razem, moi drodzy, porozmawiamy o pasji Duńczyków, która chyba też przychodzi na Polaków, aczkolwiek to nie jest aż tak popularne w Polsce, choć zdarza się. Mam tu na myśli skupowanie antyków. A może nie tyle antyków, co staroci. Często robi zające w ogóle. Trzymi. O właśnie, Magda Lęcia, oprócz tego, że tutaj się wcześniej malowała tak niedyskretnie, to znalazła także aplikację do wyszukiwania bazarków staroci. Ich najwięcej jest latem i są różne, wiesz, są przy drodze i w różnych tam halach i tak dalej. I tutaj w tej mojej aplikacji można zobaczyć, gdzie, kiedy, co i jak. To się nazywa Flea Finder. Mamy na przykład elektronikę i mamy różnego rodzaju elektronikę. Co tutaj jeszcze mamy? Czyli jest podział na miejsca i na rzeczy, tak, które można... A tu na przykład przydrożnych marketów żadnych nie ma na razie. A tutaj garażowe jakieś różne rzeczy. A to jest bezpłatna aplikacja, tak? Tak, tak, bezpłatna. No tutaj są różne, wiesz, bo urządzają czasami różnego rodzaju wydarzenia, nie? Więc na przykład właśnie tutaj jakieś widzimy. Tu jeszcze mamy takie coś, co się nazywa Creme Market, a tutaj nic nie ma, tu możemy wszystko zobaczyć. Wszystko. Wszystko! Po tym jak Magdaleneczka odnalazła dla nas jeden wspaniały bazarek staroci, wybrałyśmy się do forum. Fajnie było. We have a shop on the internet, a boutique there, and then we are on something called First Dips in New York, which is a very exclusive site with very expensive things. And then we also have some representation at eBay, and we also travel around to antique fairs all over. Yeah. So next month we go to Stockholm for the antique fair. Okay. Here there's a huge amount of markets in Denmark. Yes. And in the summertime you can have 30 or 40 or 50 markets every weekend. We don't do that much business on the markets because we get our things from private collections and also from auctions. But I used to go around still in the weekends to look for stuff. Because I think it's fun, good fun to do it. I think we follow 300 or 400 auctions all over the world all the time. We have Flora Danica from Copenhagen, which is a quite expensive dinnerware. Mm-hmm. And we have ceramics with a very good quality also. And with nice glazes and nice artistic shapes. And Dania zajmuje się ceramiką od wieków. Jest to dziedzina popularna do tego stopnia, że niemal każde mniejsze miasteczko miało w swojej historii jakiegoś ceramika. Jedną z najsłynniejszych firm jest Royal Copenhagen. Takie kontakty muszą być. No. Dlatego, że po prostu ktoś chce sprzedać, to nie weźmie człowieka z ulicy, żeby go zaprowadzić do domu i mu pokazać, co ma do sprzedania. Musi być zaufanie między sprzedającym a kupującym. Ja mam wrażenie takiego zaufania u ludzi, bo ja po prostu się tak wszędzie kręcę, że po prostu ludzie mnie znają. No, ludzie się boją, nie mają rzeczy, drogie rzeczy w domach i po prostu boją się obcych. To tak samo dotyczy, czasami mam klienta, że mówi, ty oczywiście, nikt inny sobie. To jest, nie można wziąć kolegi ze sobą, ani
ale dajmy na to, że jeżeli ja bym chciała kupić jakiś konkretny obraz, nie znam nikogo, nie znam żadnego zaufanego człowieka, to gdzie miałabym się zgłosić? Do jakiejś domu aukcyjnego? Czy... Dom aukcyjny Bruno Rasmus, ewentualnie Laulitz. Wejdźmy na stronkę w katalogi, popatrzyć sobie, nie? Ale też w antycznych tych sklepikach jeszcze, nie? Z antykami, które jeszcze istnieją, nie? Wiadomo, że w takim antycznym sklepiku taniej się kupi jak na aukcji. Na aukcji jest więcej osób zainteresowanych tym i cena rośnie, bo to każdy przebija. I ty co trzymasz łapę na moim antyku? Ale to powiedziałem z nienawiścią. Bo na antykach trzeba trzymać łapę. Niezależnie, gdzie te antyki są. Proszę to pokazać. Co to za zachowanie? Co on ma na plecach? Tatuaż. To mi wygląda na kopię Modiglianiego. Wyglądam na kogoś, kto nosiłby kopię? Sam Modigliani go wytatuował? Gówno. Ma pan rację. Kupuję. Nie jestem kiełbasą ani mięsem w sklepie. Daję 2 miliony za pańskie plece. Za moje plece? Bierze mnie pan za dziwkę? 3.